Jeżeli zostawisz subskrypcję z znaczkiem oraz dasz łapkę w górę pod filmem w ciągu najbliższych 10 sekund, to zostawisz łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem w ciągu najbliższych 10 sekund. Siema, z tej strony Wesif. Przed filmem chciałem wam powiedzieć, że odnowiłem sklep z grafikami. A więc dzisiaj awatar kosztuje 4,99, miniaturka 4,99, a baner 14,99. Ale wprowadziłem dla was coś takiego jak zestawy. Pierwszy zestaw to starter. Kosztuje on 14,99 i zawiera baner oraz awatar. Następny zestaw to Starter Plus. Jest to ulepszony starter. Zawiera on baner, awatar oraz dwie miniaturki. Całość kosztuje 19,99. Ostatni najbardziej opłacalny zestaw to Premium. Zawiera on baner, awatar i 5 miniaturek. Kosztuje on 39,99. Wszystkie grafiki możecie zakupić poprzez Discorda, którego macie podanego w opisie. Dostępne płatności na ten moment to PaySafe Card, przelew oraz SMS-y, z tym, że niestety SMS-em będziecie musieli zapłacić dwa razy więcej, ponieważ strona, przez którą wypłacam pieniądze, pobiera aż 50% prowizji. Ja już nie przeszkadzam i zapraszam do obejrzenia filmu. Siema, z tej strony Wesif, jeszcze tak przed filmem chciałbym cię zachęcić do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem oraz oczywiście wpadnięcia na mojego Instagrama WesifT. Ale posłuchajcie, mamy już wyniki konkursu. No i gratuluję osobie, która się obecnie wyświetla na ekranie. Odezwij się do mnie na Instagramie WesifT. No i tam generalnie będę cię poprosił mniej więcej o zweryfikowanie, że to naprawdę ty. No i wtedy ci już dam nagrodę. No i co, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem. No i możliwe, że będzie więcej już takich konkursów, także niedługo właśnie będzie więcej takich konkursów. No i niedługo poza tym na kanale rowerowym tam będzie nowy film, ponieważ jestem w trakcie nagrywania go, także myślę, że może nawet w ten weekend, ale raczej będzie on w kolejny weekend, także wyczekujcie tego filmu. No i co, napiszcie w komentarzu czerwony, a ja wam przypnę serduszko, także każdy komentarz treści czerwony serduszkuje, także piszcie w komentarzu czerwony, a ja wam przypnę serduszko. No i generalnie my już możemy przejść do filmu. Dobra, więc generalnie pierwszy błąd spowoduje to, że będziemy mogli latać. Nie wiem, czy pokazywałem wam kiedyś ten błąd, ponieważ nie przypomina mi się to, ale możliwe, że kiedyś go już kiedyś pokazywałem, ale nie jestem tego pewien, dlatego wolę go pokazać, ponieważ jest to naprawdę śmieszny błąd i naprawdę zabawny, także lepiej go pokazać dwa razy niż wcale, dlatego stwierdziłem, że wam pokażę, nawet jeśli on już kiedyś był na filmie. No i generalnie jedyne, co potrzebujemy, to potrzebujemy taki itemek. No i generalnie, jak już to mamy, to musimy unieść się tym itemkiem, także ja to zrobię i odpalić sobie dwa razy poduszkę powietrzną i dzięki temu jesteśmy w powietrzu, lecimy do góry, no i dzięki temu na przykład możemy wyłapywać lamy, jakie są na mapie, co jest mega fajne. No i generalnie jest to naprawdę mega dziwny błąd i w zasadzie to nie wiem właściwie, jak długo my możemy tak lecieć. Ale no, nie zapowiada się to na krótką podróż. Także jest to dosyć ciekawy błąd. O, jak widzicie, już spadam. Także generalnie jest to dosyć ciekawy błąd. No i mógłbym powiedzieć nawet, że dosyć śmieszny błąd. I tutaj widzę lamę. Nie wiem, czy mi się uda ją zaznaczyć, ponieważ jestem daleko. No i generalnie chciałbym was ostrzec, że potrzebujecie jakby rozłożyć podkładkę, żeby nie dostać strat HP. Także jest to, myślę, że dosyć ciekawy błąd. No i dosyć zabawny. I tak naprawdę niewiele potrzebujemy. Potrzebujemy właściwie itemków Ironmana oraz poduszek. No i to właściwie tyle. Także dajcie znać, co sądzicie o tym błędzie. No i co, w zasadzie to tyle w tym błędzie. Także zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem, a my już przechodzimy do kolejnego błędu. Dobra, a więc generalnie w tym błędzie jedyne, co potrzebujemy, to potrzebujemy mieć taki oto itemek, czyli nasze ulubione rękawice Ironmana, oraz potrzebujemy mieć troszkę wody. No i właściwie nic więcej nie potrzebujemy. Jest również odmiana tego błędu w inny sposób i jest ona sporo lepsza, jednak jest sporo cięższa do wykonania, ponieważ potrzebujemy do niej również papryczkę. Także no generalnie ja nie miałem papryczki, szukałem jej około pół godziny, no ale nie mogłem jej znaleźć. Także generalnie, no to jedyne, co musimy zrobić, to musimy mieć nasze rękawice, zacząć płynąć właśnie z nurtem rzeki jak najszybciej. No i generalnie w tym momencie odpalamy nasze rękawice. No i patrzcie, jak nas wysoko to wystrzeliwuje i patrzcie na to. Generalnie
no to takie coś, taki efekt działa na sporo więcej, ponieważ on działa na 10 sekund. Normalnie efekt właśnie tych rękawic działa na 5 sekund, czyli w taki oto sposób, nie dość, że mamy spowolnione ruchy, także jeśli ktoś chce po prostu sobie spowolnić ruchy, no to no generalnie ma łatwy sposób. No i też jeśli chcecie jakoś mega wysoko wyskakiwać na wodzie przez tam 5 sekund, to też macie sposób. No i generalnie no to jeśli uciekacie przed kimś i na przykład myślicie, że takie coś wam przyspieszy, no to jesteście w błędzie, ponieważ przez to jesteśmy wolniejsi, ale ten efekt za to trwa dłużej, ponieważ ten efekt trwa 10 sekund, a normalnie ten efekt trwa około 5 sekund. No i generalnie, żebyście mieli porównanie, jeszcze raz zrobimy to. No i generalnie widzicie, jak wysoko wylatuje i ogólnie. Jeszcze mogę sobie zrobić dwa razy takie coś. Dobra, no a teraz porównajmy to z normalnym. No generalnie sporo niżej, sporo krócej i już mamy normalny HUD od razu. Także no jak widzicie, jest to dosyć dziwny błąd. Nie wiem w sumie, czym on jest spowodowany. No i co, to w zasadzie tyle w tym błędzie. No i możemy przejść już do ostatniego i kolejnego jednocześnie błędu. Dobra, a więc generalnie do tego będziemy potrzebowali mieć jakieś autko. Także wziąłem chyba najszybsze, bo czerwone oczywiście. No i generalnie jedziemy teraz sobie w to miejsce obok kurzących kominów. Także ja tam już jadę i... o, lawa na drzewie. Także ja tam już jadę, no i w międzyczasie w sumie możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, wejść na mojego Instagrama WazyFity, ponieważ tam niedługo po prostu będzie bardzo dużo zdjęć i tam jestem często aktywny. No i my już tam jedziemy. Troszkę nie za fajna droga jest tutaj, ale trudno, jakoś tam sobie damy radę. Także widzimy się, jak już tam będę. Dobra, a więc generalnie już prawie tutaj jesteśmy. I na pewno kojarzycie to miejsce z pewnego odcinku z błędami, gdzie mówiłem, że można tutaj chodzić pod wodą. I jest niespodzianka, ponieważ można tutaj również jeździć pod wodą. I zaraz wam to pokażę, jak to wygląda. Tylko to było chyba dokładnie oto to miejsce. Zaraz w sumie sprawdzimy, ponieważ ten błąd kiedyś wyglądał tak, że po prostu sobie wskakiwaliśmy do wody, no i chodziliśmy sobie pod nią. No i teraz po prostu zrobimy to samo, tylko że samochodem. Będziemy mogli sobie jeździć po prostu pod wodą, co jest w sumie mega fajną opcją. Także generalnie tutaj już wjeżdżam i musimy sprowadzić samochód na dno. Okej. No i jak widzicie, jadę sobie pod wodą. Jest to mega śmieszne. No i normalnie stąd, jakbym miał teraz jakiś temek, to mógłbym się wychylać. Także generalnie jest to mega śmieszny błąd i mega zabawny. Nie wiem w zasadzie, czemu on taki jest, ale no nie wiem, skąd się bierze ten błąd. Ale jak widzicie, można to zrobić każdym autkiem, ponieważ ogólnie no to wiele osób myśli, że można to zrobić na przykład tylko wyścigówką albo czymś. Generalnie to można zrobić każdym autkiem. Także po prostu jest to mega śmieszny i mega zabawny błąd. No i napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym błędzie i czy będziecie go używać, ponieważ generalnie, tak jak już kiedyś mówiłem, no to za błędy ogólnie jest ban, ale jeśli nie będziecie ich wykorzystywać przeciwko po prostu innym graczom, no i oczywiście nie będziecie ich zbyt często wykorzystywać, tylko na przykład, żeby kolegów potrolować, no to myślę, że nie powinniście dostać bana. Także co, w sumie to możecie już zostawić łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem, wpadnąć na mojego Instagrama, wyjdźcie na mój drugi kanał, na mojego Discorda. No i napiszcie w komentarzu czerwone, a ja wam przypnę serduszko, także każdy komentarz otrzyma czerwone serduszko. I także piszcie w komentarzu czerwone, a ja wam przypnę serduszko. No i co, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem, a ja się już będę z wami żegnał. Trzymajcie się, no i cześć.